Cześć, witam Was z hotelu Marriott, restauracja Champions. Samuel Szczygielski, bo dzisiaj od Patryka Mirosławskiego ukradliśmy trochę bez pytania lokal. A na kanale Run Forest TV dzisiaj prawdziwy hit, bo ze mną człowiek legenda w polskim sporcie, Henryk Kasperczak. Dzień dobry. Dzień dobry. Francja, Afryka, Polska. Ciągle lata Pan po świecie, więc bardzo się cieszę, że znalazł Pan czas na wywiad dla nas. Gdzie tak naprawdę jest teraz Pana dom? No, ten dom to jest wszędzie, prawda? To, co Pan powiedział, jest w Afryce czasami, jest we Francji, jest w Polsce, także cały czas udzielam się dla tej piłki nożnej, prawda? Wspaniałej dyscypliny. Jestem ciągle aktywny, także często jestem w podróżach, a też często mam dużo odpowiedzialności w zależności od funkcji, jakie mam, czy to we Francji, czy to w Afryce, czy w Polsce. Zaczniemy od Pana kariery zawodniczej. Jest Pan bardzo utytułowany, ale myśli Pan, że maksymalnie wykorzystał te swoje możliwości, czy może przez jakiś moment w karierze czuje Pan jeszcze teraz jakiś niedosyt? Jeżeli chodzi o moją karierę piłkarską, ona w reprezentacji zaczęła się trochę późno, prawda? Z tego względu, że miałem duże problemy zdrowotne, dwukrotnie miałem złamaną nogę, szczególnie w tym okresie, kiedy odbywałem służbę, zasadniczą służbę wojskową w Legii Warszawa. No i po prostu po tej służbie wojskowej wróciłem do Mielca, no i tam coraz lepiej było ze zdrowiem i także z wynikami sportowo. I z tego względu też dostałem się później do reprezentacji. Już później, raz dostając się do tej reprezentacji, nigdy ją nie opuściłem. Grałem długo, bo grałem do Mistrzostw Świata w Argentynie. Także no, była to kariera dosyć interesująca. No tak, dwa Mistrzostwa Polski na przykład ze Starą Mielec, ale miał Pan też, tak jak Pan już powiedział, okres w Legii Warszawa. Pan tam się sam nie przebił, czy nie pozwolono Panu przebić? Nie, zupełnie ta sytuacja była to, co myślą wszyscy, no to cały czas wracamy do tego, że nie przebiłem się. Po prostu półtora roku nie grałem w piłkę przez te ciężkie kontuzje, jakie miałem. Więc nie mogłem się wykazać. A w końcówce samej, oczywiście ostatnie 6 miesięcy grałem w rezerwach, próbowałem po prostu pokazać się z jak najlepszej strony. Zresztą na koniec mojej służby wojskowej dostałem propozycję, żeby zostać, ale niestety wybrałem inny kierunek i myślę, że dobrze zrobiłem, że wróciłem z powrotem do Stali Mielec, gdzie oczywiście z takimi zawodnikami jak Grzegorz Lato, jak Jasiu Domarski, Krzysiu Rzeźny, Karaś, Gąsior, Andrzej Szarmach, tak samo no, osiągaliśmy bardzo dobre wyniki. Zresztą dwa razy zrobiliśmy Mistrzostwo Polski. Raz graliśmy w finale Pucharu Polski przeciwko Śląsku Wrocław. Także to był okres, najspanialszy okres mojej kariery, bo ona trwała w Mielcu 13 lat, prawda? W tym 6 lat grałem w reprezentacji Polski. To kariera, którą się nie zapomni. Później po mistrzostwach w Argentynie wyjechałem do Francji jako zawodnik na 2-letni kontrakt do FC Metz. Odniósł Pan wielkie sukcesy w reprezentacji, mimo że późno, z Kazimierzem Górskim. I od tych 40 lat nie ustają wspomnienia o tych wielkich sukcesach, o mundialu, o igrzyskach. Czuje Pan cały czas dumę, kiedy non-stop się o tym mówi? Czuje Pan, że nikt inny w polskim sporcie nie osiągnął więcej? Nie powiedziałbym tak, że nikt inny nie osiągnął, bo trzeba powiedzieć też, że drużyna Górskiego, która osiągnęła bardzo dużo, szczególnie złoty medal olimpijski w Monachium, następnie trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata, drugie miejsce, znowu medal srebrny na igrzyskach w Montrealu, no i później te piąte miejsce na Mistrzostwach, ale to już nie za Kazimierza Górskiego, to już i to były te medale, które bardzo się liczyły, ale także trzeba tu wspomnieć o sukcesie wielkim
trenera Antoniego Piaśniczka, który zdobył z reprezentacją trzecie miejsce też na Mistrzostwach Świata. Był to wielki sukces, oczywiście i powtórzony sukces z czasów Kazimierza Górskiego. Ja już w tym nie brałem udziału, ale no, te sukcesy oczywiście później już jakoś zanikły, bo były problemy po Mistrzostwach Świata w Meksyku. W 1986 roku już oczywiście z wszystkimi problemami, czy to ekonomicznymi, politycznymi, bo był stan wojenny w tym okresie też, no już było trudniej dla piłki polskiej. Ale mam cudowne wspomnienia, przeżyłem wielkie chwile, radosne chwile, także jest co wspominać. Czytał pan książkę Andrzeja Iwana, Spalony? Nie, nie czytałem. Nie czytał pan. Mam tutaj fragment, przytoczę. Najpoważniejszym ze wszystkich zawodników reprezentacji był Henryk Kasperczak. Już wtedy zachowywał się jak trener i wydawał się taki stary. Miał 32 lata, ale mentalnie 48. Rozważny, spokojny, nawet posiłki jadł powoli i ostrożnie. Jeśli o czymś chciał rozmawiać, to tylko o dzieciach. Dla mnie to był inny świat. Faktycznie wtedy pan był inny niż ci ówcześni zawodnicy? Znaczy, w stosunku do tej generacji Andrzeja Iwana byłem dużo starszy, prawda? On, będąc ze mną na Mistrzostwach Świata w Argentynie, był z tej generacji młodzieniaszków. Młody, tak, czyli miał te 20 lat. Ja byłem 12 lat starszy, czyli więcej miałem doświadczenia, więcej takiej analizy. Zresztą to mi zawsze zostało. Ja dużo miałem przemyśleń takich, można powiedzieć, dobrych w stosunku do podejścia do pracy, w stosunku do mojej roli, jaką miałem jako zawodnik. Także tutaj też dużo z mojej strony ci młodsi zawodnicy skorzystali, bo byłem tym człowiekiem, tym zawodnikiem, który no, pomagał im wejść do drużyny, pomagał im w tym, żeby się po prostu w tej drużynie dobrze czuli. I myślę, że na pewno ta drużyna dużo skorzystała, już nie będę mówił o sobie, ale z pewnych zawodników doświadczonych. Mam tu też na myśli Włodka Lubańskiego, który też był z nami na Mistrzostwach Świata w Argentynie. I ta nowa generacja, która się pokazała, młoda, chętna sukcesu. I to się potwierdziło oczywiście później na Mistrzostwach Świata w 1982 roku w Hiszpanii. Mówił pan, że pan pomagał młodym zawodnikom wchodzić do drużyny. Panu pomagał kto? Jeżeli chodzi o mnie, no to też grupa starszych zawodników. Tutaj mam na myśli tą grupę zawodników, którą znałem, prawda? Bo byliśmy rówieśnikami. Robert Gadocha, był Kaziu Dejna, przecież razem byliśmy w wojsku. Oni już grali, prawda? Ja niestety borykałem się z tymi trudnościami zdrowotnymi i nie mogłem z nimi w tej Legii grać. Oni już byli oczywiście na tym takim pułapie, że poziom reprezentowali duży. Ja wchodziłem oczywiście dopiero do tej drużyny, no ale znając się z wojska, dużo mi pomogli. Skoro według młodszych piłkarzy był pan postrzegany, przez młodszych piłkarzy był pan postrzegany jako ten spokojny, stonowany człowiek, to być może dla nich tak było, ale jednak żaden człowiek nie jest poważny non-stop. Kiedy pan ma jakieś chwilę uniesienia, nie wiem, szatnia, może prywatnie? To znaczy się w zależności od sytuacji, jaka w pewnym momencie się prezentuje, to co się dzieje, prawda, wtedy reaguje. Czasami reaguje to w sposób inny niż spokojny, prawda, no bo taki mam charakter. Pewne rzeczy głęboko analizuję w sobie, ale po tej analizie, jeżeli czuję, że to mogę pomóc komuś albo mogę coś zrobić lepszego z moją myślą, no wtedy wykazuję to, co i mówię to, co myślę. Czasami w sposób też trochę agresywny, o tak bym powiedział. Kolejna ciekawostka z książki Iwana.
pseudonim Szalony Kojot. Doszło to do pana, czy nie? Bo tam pisał, że chyba pan o tym nie wiedział. Nie wiedziałem o tym. Chodziło o to, że biegał pan jak Indianin, unosił kolana strasznie wysoko. Podobno to było dla młodych zawodników zabawne, powiedzmy. No na pewno, no każdy ma jakiś sposób poruszania się na boisku. Ja ale pan taką... się nie obraża, prawda? Nie, oczywiście, no, dlaczego miałbym się obrażać? Każdy ma swój sposób poruszania się. Najważniejsze było to, co robiłem z piłką, prawda? I to, co chciałem zrobić dla siebie i także dla drużyny. Także tutaj sposób biegania, może na początku mojej kariery nikt mnie nie zwrócił uwagi, jak mam biegać. Po prostu biegałem naturalnie, w zależności od moich predyspozycji. A sposób biegania różny bywał. Ja pamiętam Włodka Lubeńskiego, ja pamiętam takich zawodników jak oczywiście Robert Gadocha. Każdy miał jakąś swoją specyfikę, Kaziu Dejna, biegania, oczywiście. Prawda? Tutaj chodzi o piłkę, tak? No, w piłce to jednak tym byłem zawodnikiem technicznym i tym takim, który no, myślał rozprowadzić dobrze tą piłkę i dobrze ją wykorzystać dla siebie na początku, a później dla drużyny. Grzegorz Krychowiak gra na podobnej pozycji co pan. Myśli pan, że on ma potencjał na pewno nie do takich sukcesów, no bo medal na mundialu nam się już raczej nie szykuje w najbliższych latach, ale ma potencjał, żeby dojść na taki pułap, jaki miał pan? To znaczy, czy w ogóle to jest inna liga? Tego dzisiaj nie możemy powiedzieć, prawda? Myślę, ale śledzi pan, prawda? Śledzę oczywiście, wszystkich śledzę i wszystkie drużyny, czy to ekstraklasy naszej, czy reprezentacji. Śledzę każdego zawodnika. Mogę tylko określić, że no, zawodnik, ja go zresztą znałem, bo miałem okazję się z nim spotkać, jak jeszcze był w FC Nantes. Kiedy no to młodziutki był. Był wtedy młodziutki, ale to był okres nie tak młodziutki, bo to było w 2011 rok, czyli 4 lata temu. No tak, tak, nie tak dawno. Nie tak dawno, a jeszcze był w FC Nantes. O tym może nikt nie pamięta. Chociaż myślę, że on poprzez grę w Nantes, grę w Reims, bo też grał w Reims, no, zrobił wielkie postępy. Jest zawodnikiem bardzo pożytecznym dla reprezentacji Polski w swojej roli. No, rolę, którą myślę, że gdyby on miał porównać do mnie, to raczej nie ja tak grałem, prawda? Ja byłem raczej zawodnikiem, takim łącznikiem. Między obrony z atakiem. W takiej pozycji, gdzie on w tej chwili się wykazuje, to grał z mojej generacji Zygmunt Maszczyk, który był taki, albo Leszek Ćmikiewicz, którzy grali takimi zawodnikami, byli bardziej defensywnymi. Ale oceniam go bardzo wysoko. Zresztą nawet wczoraj miałem okazję oglądać go w meczu Sankt Petersburg z Sewillą. Także i tutaj grał na pozycji stopera. Takiej pozycji, którą no, czasami gra. Ale jest bardzo pracowity, bardzo zawodnik pożyteczny dla reprezentacji. Z taką duszą i rozwijający się cały czas. Pana kariera trenerska jest też bardzo, bardzo ciekawa, nawet myślę, że bardziej niż ta zawodnicza. A na początku trenował pana Kazimierz Górski. Pan ma coś w sobie właśnie z Górskiego? Trudno porównywać je. Ja zawsze doceniałem wszystkich trenerów. Każdy miał swoje metody pracy, każdy miał swoje myślenie w stosunku do przygotowania zespołu, zawodników, w zależności od rozgrywek, czy to były krajowe, czy międzynarodowe. Ja wykorzystałem może to tylko od trenerów, a szczególnie od Kazimierza Górskiego, ale nie tylko, bo i od Jacka Gmocha, i od Andrzeja Strejlała, którzy byli dla mnie bardzo dobrymi trenerami. Od nich wykorzystałem to, co uważałem za dobre. Dla kiedyś w przyszłości mojej pracy trenerskiej i tego. Na przykład bardzo ważne dla mnie było sposób zachowania się Kazimierza Górskiego, szczególnie w podjęciach decyzji.
On nie bał się tego po prostu. Nie bał się tego, umiał podjąć decyzje, bardzo ważne i to była jego siła. Ja pamiętam, graliśmy na Wembley w 1973 roku, a on, gdzie Burzacki grał świetnie, gdzie Ćmikiewicz grał świetnie, gdzie Domarski grał świetnie, bo zdobył tą bramkę, gdzieśmy awansowali do tych mistrzostw świata, a na mistrzostwach świata zdecydował się na 20-latka Żmudę, na Maszczyka, który zastąpił Ćmikiewicza i no na i Szarmacha. Legendy. Czyli miał po prostu po piłkarsku się to mówi, tego piłkarskiego nosa i zadecydował i także umiał podejmować decyzje w czasie meczu ze zmianami, które zawsze były, jak to się mówi, sprzyjające. Czyli to zapamiętałem. Ideał trenera? Znaczy nie ma takiego. Nie ma takiego. Myślę, że trenerzy są tak jak zawodnicy. Bardzo dobrzy. No i są też słabi. No, także, w zależności od zadań, pozycji oczywiście, i tak dalej. W zależności od tego, na jaki grunt trener wejdzie, prawda, jeżeli chodzi o zawodników. Szczególnie nie mówię tu już o międzynarodowym tym, bo międzynarodowy trener, prawda, selekcjoner, to on podejmuje decyzję, bo musi dobrze przeanalizować, kogo bierze do swojej koncepcji i tym. Natomiast więcej problemów jest w klubach, gdzie trener przychodzi i zawodnicy są oczywiście na miejscu i trzeba z nimi pracować. I czasami jest tak, że trener wpadnie na grupę zawodników, że no, nie jest w stanie zrobić dobrego z nimi. Tak? Także to jest duży problem. Są różne problemy, tak, w karierze trenerskiej, ale to jest, mówię, zawód, gdzie się trzeba pracować z wielką pasją zawsze i myśleć o dobrych wynikach. Ale rozmawialiśmy, nie wiem, miesiąc, może dwa miesiące temu dla tygodnika Piłka Nożna, tam pan powiedział wyraźnie, to był najlepszy trener w naszej historii, był tak. Świetny. Tak, to był najlepszy trener w naszej historii z tego względu, że tak go się rozlicza, prawda, zdobył najwięcej medali, bo zdobył aż 3 medale, bardzo ważne medale, co nie zdarzyło się żadnemu z innych trenerów. No tak, wszędzie prawda? Słyszymy Górski, a nie Górski. Smuda, Fornalik czy... Tak, no bo to są, tak, oczywiście, no to co powiedziałem, że tutaj trzeba też wspomnieć o Antonim Piechniczku, który też zdobył srebrny medal na Mistrzostwach Świata. A tak poza tym, no nikt niestety nie pobił jego rekord w zdobywaniu medali i z osiągnięciach i także w jakości gry zespołu reprezentacji Polski. Większość swojej kariery trenerskiej, przynajmniej te najlepsze lata, spędził pan w Afryce. Tam był w szatni z kilkunastoma czy kilkudziesięcioma czarnoskórymi sportowcami. Pan jako jedyny był człowiekiem białym, chyba że też asystenci. Jak pan potrafił nad nimi zapanować, bo to są mentalnie na pewno zupełnie inni ludzie? To znaczy, raczej wróćmy do mojej kariery, która chyba była najważniejsza i najdłuższa. Gdzie osiągałem największe sukcesy, to było we Francji. Pracowałem 18 lat w klubach zawodowych, w klubach, jeżeli mogę wymienić, począwszy od Metz, gdzie 6 lat pracowałem. Następnie pracowałem po Metzu w Saint-Étienne 3 lata. Pracowałem następnie w Racing Club de Strasbourg 2 lata później w Paryżu. W Racingu Matra rok, następnie pojechałem pracować do Montpellier, następnie do Lille, Bastia. To jest 18 lat tak. Pracy trenerskiej we Francji, tak? To jest bardzo dużo. Zresztą byłem w pewnym momencie rekordzistą najwięcej meczów rozegranych w ekstraklasie francuskiej. Zostałem nominowany w 1991 roku najlepszym trenerem we Francji. Zdobyłem 2 razy grałem w finałach Pucharu Francji. A w tej chwili wy, jako młodzi dziennikarze, mówicie o Afryce, bo
to jest sytuacja no tak, ale aktualna, a zapominacie o tym, nie, co nie Kasper, nie zapominacie. No to dobrze, jak nie zapominacie, to dobrze, ale to mnie bardzo cieszy. A te afrykańskie przygody, to ona się zaczęła od 1994 roku, była poprzeplatana oczywiście różnymi sukcesami, bo w większości były sukcesy, ale no były tak. też i porażki, więc najbardziej wspominam oczywiście w Afryce pobyt, nie w Afryce, czarnej Afryce, tylko w Afryce, to się Maghreb mówi, mhm. czyli w Tunezji, gdzie pracowałem 4 lata, miałem funkcję selekcjonera, a także byłem dyrektorem technicznym narodowym. No tak, pan tam tworzył całą reprezentację. Całą tworzyłem struktury, jeżeli chodzi o piłkę nożną tunezyjską. Zakwalifikowałem ich do Mistrzostw Świata w 1998 roku we Francji. Zakwalifikowałem ich do Olimpiady w Atlancie w Stanach Zjednoczonych w 1996. Z nimi grałem w finale też Pucharu Afryki. Pucharu Afryki w 1996 roku, przegrywając z Afryką Południową. Ale jeżeli chodzi o sukcesy, no to osiągałem je także w innych krajach, czyli no tak, też byłem w Kości Słoniowej, tam pan trenował. Tak, byłem drugi, trzeci, czwarty, piąty na Mistrzostwach Narodów Afryki. No niestety nie byłem pierwszy. Nawet ostatnio z Mali. Tak, w tym roku w Mali odpadliśmy. Z trudnej grupy i też no pechowo, bo to przez losowanie oczywiście, gdzie w Europie tego się już nie stosuje, no tak. Bo to nie jest w takim duchu sportowym robione, tylko po prostu no, przez losowanie, żeśmy zostali wyeliminowani. W 1968 roku dokładnie to zostało usunięte tam. W Mistrzostwach Europy w półfinale Mistrzostwach Europy. Grali Włosi z ZSRR.
ci, którzy w tej chwili po prostu tworzą te napady i tego, to oni wiedzą, gdzie uderzyć mają, a my niestety nie wiemy i tutaj to niebezpieczeństwo jest. No. Nie chcę wspomnieć to, co się działo w sposób naprawdę zdarzenia, które były niesamowite w Nowym Jorku, prawda, w innych krajach. No tak. Jest to przykre, no ale niestety trzeba w tej chwili bardzo uważać to, co, gdzie się przebywa, co się robi i tego, no bo nigdy nie wiadomo, co człowieka może spotkać. A w dzisiejszym świecie, bo pan ma cały czas kontakt z czarnoskórymi ludźmi, z Afryką, rasizm jest największym problemem teraz? Ja myślę tak, że ten rasizm był, jest i w jakim stopniu będzie. Nie ma na to rady. Są kraje, które nie akceptują. Kto kiedyś myślał, że w Afryce Południowej oczywiście będą rządzić czarni, prawda? No tak. No ale jednak się stało, czyli jakieś postępy są, ale jeszcze przykłady są, które nie są dobre. No oczywiście, są ludzie i ludziska. Nigdy nie wiadomo, kto z tego środowiska sportowego, jak może zareagować, szczególnie na stadionie. Przecież u nas w Polsce też się zdarza, że się rzuca banany, prawda, do czarnoskórych piłkarzy. I w niektórych krajach to jest to samo. Także no, są te przypadki. Chciałoby się, żeby tego nie było. Oczywiście. Są złe. No i życie oczywiście nam pokaże, czy kiedyś czy to zostanie wyeliminowane. I ostatnia sprawa, o którą spytam. Kończy pan karierę trenerską? Pomali? Czy jeszcze myśli pan o trenerce? To znaczy, że ja w tej chwili, jeżeli chodzi o samopoczucie, o myślenie, o doświadczenie, jaka mam tego, mam kilka propozycji, prawda? Objęcia z Polski? Reprezentacji. Z Polski nie, to jest z Afryki. Mam kilka propozycji prowadzenia zespołów narodowych, natomiast też mam z innych, z azjatyckich na przykład propozycje pracy w klubach. Ale w tej chwili no, zastanawiam się nad tym, bo w tej chwili no, skończyłem pracę z Mali i muszę sobie, jak to się mówi, troszeczkę czasu znaleźć, żeby to po prostu wszystko ułożyć. Czyli nie wyklucza pan jeszcze Henryka Kasperczaka? Nie wykluczam, nie wykluczam. Dobrze. Dziękuję bardzo za wywiad, Henryk Kasperczak, i sukcesów dalszych życzę. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo.